Jak byłem, skończyłem 18 lat, to jeśli chodzi o robotę, zacząłem plakatować na dziko w Warszawie. To jeszcze nie było Facebooka, to były bardzo dobre pieniądze z tego. Ktoś musiał to robić, więc to robiliśmy na rowerze z kolegą. Potem pomagałem też sobie gastronomom, żeby to robić. Bo się super kręciło, żeby jakieś stabilizacje, bo czasem plakaty były, czasem nie. Jestem też rekwizytorem filmowym. Jeździmy na reklamy i jesteśmy w pionie scenograficznym. Ustawiamy wszystkie rzeczy, które pośle na scenogram, więc też się nauczyliśmy trochę, jak to może wyglądać ładnie. Gdzieś mi raczkowały w głowie, żeby robić takie rzeczy, jak na ogródku na Ząbkowskiej pracowałem, ale teraz po prostu staram się doprowadzić do perfekcji, po prostu, żeby to... Staram się dostarczyć naszym, nie wiem, no, ludziom, którzy lubią tego Facebooka, jedno małe dzieło sztuki dziennie. To jest takie... macie coś od nas, to nie tylko zdjęcie zupy, to jest... To jest coś fajnego, z czymś, co możesz, nie wiem, się utożsamić, możesz polubić, zaśmiać się, to jest super. Małe dzieło sztuki codziennie dla każdego. No, nigdy nie chciałem też mieć życia, gdzie siedzę przed komputerem. Też chciałem być w ruchu, bo uważam, że to wydłuża twoje życie i jesteś bardziej żwawy przez resztę jego trwania. Muzyka, dużo muzyki, jak się uda, to jakiś koncert, pójść na miasto. Po prostu się pokręci, no wyrwać się też trochę, no to jest tak fajnie, ale no może, no to nie da się, jakbym pracował, nie wiem, jakby to mądrze powiedzieć, no po prostu, jak coś, to już mówię.